Witam serdecznie w kolejnej części Medieval 11. Z tej strony Sławcie 1985. Dzisiaj zajmiemy się zamianą szwalni poziomu pierwszego na szwalnię poziomu drugiego. Taką mamy już odlokowaną i tym się właśnie dzisiaj zajmiemy. Więc najpierw trzeba zniszczyć to, co mamy. Oczywiście, może najpierw popatrzmy, co tutaj mamy. Bo ja myślę, że szwalnia poziomu drugiego niewiele się zmieni, bo mamy tutaj kołowrotek, mamy stół krawiecki, mamy krosno. Co mogłoby się ewentualnie zmienić, to jakieś pozycje tutaj w kole na stole krawieckim, ale to zaraz zobaczymy. Więc zacznijmy demontaż. Uj, to co ja tu wszedłem? Teraz budujmy naszą nową szwalnię. Szwalnię poziomu drugiego. Czym różni się od poziomu pierwszego? Według opisu te ubrania i wyposażenia posiada kołowrotek, krosno i stół krawiecki, bardziej przestronny i wytrzymały od swojej pierwszej wersji. No niestety nie zwiększa się też liczba osób dostępne. To dopiero będzie w wersji trzeciej, będziemy mieli jedną osobę więcej. Obstawiam, że tutaj główną zmianą będzie to, że po prostu będzie więcej lepsza konstrukcja, bym powiedział. Gdzie tutaj są drzwi do tego? O, z tej strony. No to chyba będziemy musieli też ten domek obrócić. Bo nie chcę mieć wejścia z tej strony. Czyli tu też będzie wymagane. W sumie tam też było wejście z tamtej strony, tylko że wtedy można było wejść tak naprawdę z każdej strony. Więc to też jest tutaj coś, co chcielibyśmy zmienić. O. To już jest coś. Tak. Ok. Myślę, że tak będzie lepiej. Teraz tak, jak widzimy, potrzebujemy masę kłód. Dookoła wszystko jest zrobione z kłód. A jak dach? Deski. Ok. Więc wyposażmy się w kłody, deski i budujmy. Obstawiam, że będzie to wyglądać coś tak jak pracownia Dagmary w gdzie to było? W Porowie? Czy Dennicy? W Dennicy bodajże. Trochę za dużo tego mamy. O, jeszcze za dużo. Trochę przesadziłem chyba. Tak już mamy dość dużą ładowność, bo mamy już 65 kg. Co daje nam 55 kg dzięki naszemu dużemu plecakowi. Oraz jeszcze mamy dodatkowe 10 z jednych z umiejętności, która pozwala nam nosić więcej. Ale nic, wracając tutaj do szwalni.
Więc tak. Zobaczmy, sam jestem ciekawy tak naprawdę, jak to będzie wyglądać, bo wydaje mi się, że Takmara, nie wiem, osoba, która jest w Tennicy, Matylda, przepraszam, Matylda to było, o, tu już mamy, ona chyba ma już szwalnię poziomu trzeciego, bo ściany tam są już kamienne, co samo, że tak będzie też wyglądać nasza szwalnia poziomu trzeciego. Ale cóż, zobaczymy. No nic, zostawmy deski, patyki, słomę zostawmy, bo to nam nie jest potrzebne. Teraz musimy wziąć kłodę. Ja mam tych kłód. Może nam braknąć. Ale nic, idziemy. O, ciążyliśmy się trochę. Na szczęście nie mamy daleko. Tylko skąd ja będę teraz na szybko kłody? Bo to nam na pewno braknie. Kurczę, nie mam tyle kłód. Żeby na szybkość coś wycinać. Tego akurat nie przewidziałem. Dobrze, ile nam jeszcze zostanie? Jeszcze tu jest sporo. 5, 10, 17. O! 17, 24, 31 kłód. O, jeszcze tu. O! 39 kłód. Skąd ja to naucham? No dobra, no. To idziemy wycinać. No i jeszcze popsuł nam się to kurno. Na kamienie nad rzeką zawsze można liczyć. Nic, wracamy do wycinania.
Pniaki zostawimy, bo jak udało mi się zauważyć, po 2 latach, dokładnie po 2 latach od momentu ścięcia, co już zauważyłem, pniaki znikają i gdzieś w okolicy pojawia się nowe drzewo zamiast tego. Więc jednak coś na rzeczy jest, że drzewa się odradzają z pniaków. No, jeszcze jedna kłoda tu leży. To też weźmiemy. Dobra. A co to tu? Nosi drwale? Przyszli za mną? Idziemy od razu to przerobić na naszą szwalnię. W zasadzie dlaczego nie ścinam tutaj bliżej tych sosen? Sosny? Sosny? No, z racji tego, że mają mniej kłód w sobie. Świerki jednak mają po 3 kłody. Wciąż to jedno nie jest wystarczająco, bo trochę tych kłód potrzebujemy. A chcemy szybko wybudować naszą szwalnię. To się ma za dużo tego. Ale nie, jeszcze 21 potrzebujemy, dobrze. To jeszcze jeden, czyli jeszcze 7 świerków musimy ściąć. Zróbmy z tego zróbmy z tego 6 świerków i jednego klona. Już tłumaczę wam dlaczego. A może nie trzeba. Myślałem, że będę musiał zrobić nowy młotek, ale tak się składa, że jeszcze mam w moich zasobach, chyba jeszcze mam resztkę miedzianego młota. Więc może nam to starczyć. Dlatego było 3, 4, 5, 6 i 7. No i dobra. Obróbka, pozbierać i kończymy naszą szwalnię.
To jest. Oporne. Osiemnaście. No i ostatni. Myślę, że doniesiemy. To się nazywa zbieranie w locie. Dobra, mamy 21, wystarczy. Czy gdzie jest nasze wojsko? Tam, dobra. Trochę nam to zajmie, dojście. Bo jesteśmy troszkę przeciążeni. No ale cóż, nic z tym nie zrobimy. Nasz młotek prawdopodobnie za chwilę się też zepsuje. Ale wydaje mi się, że mam jeszcze młotek. Brązowy młotek. No nie, chyba nie mamy młotka. To niedobrze. To będziemy musieli iść po młotek nowy. Bo tym chyba nie objedziemy. Chociaż ma 20 coś procent, więc. A miedziany. Czy też z brązu? Już nie jestem. Nie, brązowy, bo miedziany jest chyba okrągły. Trzymuje trochę dłużej. No nic, mamy akurat sezon wiosenny. Może wam powiem coś więcej, bo ostatnio nie opowiadałem za wiele. W sezonie wiosennym roku czwartego, co już nie wiem, tak, rok czwarty, mam już żonę, mamy potomka, właśnie się urodził. Żona gdzieś tam sobie z nim w domku chyba siedzi. Tak, Sekunda, to nasza żona. Tu jest nasz dom. No i nic, no. Jakoś leci. Jest nowy update gry. Jest wersja 0.6.0.5. I wiele się zmieniło. To jest dużo takich znaczących rzeczy, bym powiedział. Opcje rozmowy z NCPK-ami się zmieniły. Jest wiele dodatkowych rzeczy. No właśnie, zmienić. Skończył nam się młotek. No i jest dość ciekawie, powiem szczerze. Dużo fajnych rzeczy się pozmieniało. Powiedziałbym na pozytywne. Oj, tu mamy miedziany młotek. Jest okrągły, jak mówiłem. Ale jest wytrzymały bardziej niż drewniany. Ok. Jak widzicie, szwalnia poziomu drugiego jest cała zabudowana kłodami. Wewnątrz niewiele się zmieniło. Mamy kołowrotek, mamy krosno, mamy stół krawiecki. Tutaj nie widać, żeby przybyła jakakolwiek więcej opcja. Pozycji jest również tyle samo. Tu też się raczej nic nie pozmieniało. No także jedynie co, to jest to zabudowany budynek teraz. Jest zabezpieczony. Pewnie nie będzie się też tak psuł. Choć jak na razie nie musiałem za wiele naprawiać żadnych z poprzednich domków. No i cóż. Wydaje mi się, że jest trochę lepszy. Estetycznie wygląda. Posadziliśmy go trochę krzywo względem naszej drogi, ale to już nie ma dużego znaczenia. Będzie jeszcze wcześniej, później zmieniane na poziom trzeci. To wtedy wyprostujemy. Ale generalnie robi troszkę lepsze wrażenie. Można go teraz trochę pomylić z innymi domkami, więc trzeba będzie go poszukać. Ale skoro wiemy, gdzie go postawiliśmy, jest wszystko blisko naszego, że tak powiem, rynku, to myślę, że nie będzie dużego problemu z tym. Ale jest różnica tylko wizualna. Moim zdaniem, jeśli komuś zależy, to warto go stawiać. Jeśli nie, poczekałbym od razu na wersję trzecią. Jeśli nie jest komuś potrzebne, żeby zmieniać to. Więc
Uważam, że tak naprawdę nie warto. Kosztuje to tylko masę kłód i desek. Niewiele wnosi to, że trzeba przez drzwi teraz wchodzić, nie możemy się tak wpakować z każdej strony. No, wydaje mi się, że tamten nawet ładny był poziomu pierwszego. Ale cóż, to już zależy od Was, co o tym myślicie. Napiszcie w komentarze, jeśli macie jakieś inne uwagi, że myślicie inaczej albo coś. No nic, zbliża się noc, więc pora coś porobić. Do zobaczenia następnym razem. Zapraszam do subskrybowania, komentowania. No i dajcie jakiegoś lajka. Będę wiedział, że Wam się podoba to, co robię.